Hej, witajcie. Chciałbym wrócić do takiego kontrowersyjnego tematu, mianowicie czy mieszkanie w bloku, w mieście, czy mieszkanie pod miastem jest dobre z punktu widzenia prepersa, przygotowań, zabezpieczenia się na różne ewentualności losu. I tak natchnieniem do tego nagrania jest rozmowa z osobami, które wyprowadziły się pod miasto do takiego typowego domu deweloperskiego, jednorodzinnego. No, kojarzycie takie typowe osiedla, deweloperki, szeregowce budowane pod miastem przez tutaj przedsiębiorców, które mieszkańcy z miast kupują na kredyt. Często to jest kredyt na wiele lat i no, są dumni z tego, że wyprowadzili się pod miasto. I słuchajcie, powiem wam tak, parę lat temu ja sam byłem bliski takiego rozwiązania, czyli po prostu w cudzysłowie ucieczki z bloku do takiego osiedla domków szeregowych pod miastem. I podobało mi się, podobała mi się okolica, podobał mi się sam projekt, sama lokalizacja, no w sensie estetycznym, emocjonalnym, zwał jak zwał, także absolutnie jestem daleki od hejtowania czy krytykowania takiej decyzji, ponieważ sam byłem bliski podjęcia takiej decyzji. Natomiast teraz tak patrzę pod kątem ludzi, którzy tam mieszkają, z perspektywy kilku lat, jak to się zmieniło i jak to wszystko wygląda. I mam taką smutną refleksję trochę, że w niektórych przypadkach komfort codzienny życia wcale, o ile nie zamienił się na gorsze, to wcale się nie polepszył. A już mówię dlaczego. Tak, mówimy o przygotowaniu, ale weźmy pod uwagę takie codzienne też sprawy życiowe, bo mając jakieś nasze hobby prepersa, też musimy żyć, tak, na co dzień. I pierwszą taką sprawą zasadniczą są dojazdy. Dojazdy do pracy. Jeżeli są małżonkowie i dzieci, no to dwa samochody to jest oczywiście minimum. Kiedy w mieście, wiadomo, jest komunikacja zakładowa, zakładów pracy u nas bardzo dobrze działająca, do przystanków nie jest daleko. Jest komunikacja miejska, która jest bezpłatna. Uwaga, ewenement w Polsce, ale my mamy bezpłatną komunikację miejską. Także bardzo często gospodarstwo domowe jest w stanie poradzić sobie z jednym samochodem. Tutaj konieczne są dwa samochody. I to no, nie ma opcji, żeby ten samochód się zepsuł jeden. No, dwa samochody są w użytku przez cały dzień. Więc co, dla celów bezpieczeństwa warto by mieć trzy samochody w gospodarstwie domowym? Zadajmy sobie to pytanie. Także dojazdy do pracy są tutaj bolączką. Kolejną bolączką, która trochę wiąże się z dojazdami do pracy, jest los dzieci. Dzieci najczęściej dojeżdżają bądź są dowożone do szkół w mieście i z tymi dowozami bywa naprawdę różnie. Czasami to jest dowóz zorganizowany, czasami no niestety trzeba samemu zadbać o dowóz dziecka. I zaczyna się też cała żonglerka, jeżeli chodzi o zajęcia pozalekcyjne. I tutaj, ponieważ prowadzę kursy językowe, nie jest żadną tajemnicą dla słuchaczy, dzieci, rodzice, którzy mieszkają po prostu pod miastem, pod to różnie definiowane, po prostu muszą się naprawdę nagimnastykować, naprawdę mocno nagimnastykować, żeby tym dzieciom zapewnić nie tylko zajęcia językowe, ale jakiekolwiek zajęcia pozalekcyjne. No po prostu jest to jedne nieustanne krążenie. Praktycznie cały wolny czas schodzi na robotę taksówkarza na przykład, tak? I te dzieci no, no są też wiecznie takie niezadowolone, że muszą już wracać do domu, że one by chciały dłużej zostać, jeszcze porozmawiać ze swoimi rówieśnikami z miasta, z dawnymi kolegami, koleżankami z klasy, ale no już niestety muszą jechać, wracać. Oczywiście pod miastem czy na wsiach są jakieś możliwości życia społecznego, ale tutaj no, dzieci są z reguły niezadowolone z takiego obrotu spraw.
No to tyle, jeżeli chodzi o taką kwestię socjalno-organizacyjno-logistyczną. Możecie napisać mi coś na ten temat, jeżeli wśród Was są osoby, które właśnie zdecydowały się na wyprowadzkę do takich nowoczesnych przedmieść pod miastem. Możecie skomentować, jak to jest u Was, czy to rzeczywiście jest tak, jak mnie straszą znajomi. I teraz jeszcze kolejna sprawa, ponieważ no, jesteśmy na kanale dotyczącym preparingu, przygotowania na gorsze czasy i tak dalej, zadaję sobie pytanie, w jaki sposób ten dom pod miastem zabezpiecza mnie, jeżeli chodzi o jakąś infrastrukturę do przeżycia. A mieszkanie, właściwie domek szeregowy, który oglądałem parę lat temu, byłem praktycznie bliski decyzji kupna, no niestety miał ogródek, który był długi na 4 metry bodajże do granicy działki, o ile dobrze liczę. Taka naprawdę kosteczka, mały kwadracik. Nie wiem, kuweta dla kota praktycznie. I z uwagi na ceny nieruchomości to bardzo częsty proceder jest, że ten ogródek zadomowy to dosłownie taki mały kawalątek ziemi w ogóle. A co najśmieszniejsze, bardzo często z naprzeciwka, na sąsiednim pasku, na sąsiednim, że tak powiem, parceli, która jeszcze niedawno była polem jakimś uprawnym, według tego samego schematu jest znowu stawiany kolejny szereg i praktycznie 8 metrów od, że tak powiem, mojego okna mam okno sąsiada. Czy taka kuweta dla kota, taki mikroogródek daje w ogóle jakiekolwiek, bo z przodu tam nie ma nic, jest podjazd i tak dalej, daje jakiekolwiek możliwości, nie wiem, nawet szczątkowej samowystarczalności. No średnio, średnio. Zatem fajnie by było patrzeć na jakieś działki, które mają większy ogród, tak? Ale z kolei w bliskiej okolicy miast te ceny są tak wywindowane do góry, że mało kto jest w stanie sobie pozwolić na ten większy ogród. A większy ogród już by dał nam jakąś szansę, nie wiem, namiastki produkcji żywności, a może budowę jakiegoś schronu, ziemianki, no w założeniu do użytku jako ziemianka, tak, ale też myślimy o kwestiach survivalowych, preperskich. No nie widzę tego po prostu, nie widzę tego. Domy są często niepodpiwniczone, no więc też w razie jakichś tam wydarzeń no nie ma też jak się schronić. To ja z wojny pamiętam opowieści rodziny, że na gospodarstwie rolnym w milionie zakamarków, piwnic, piwniczek praktycznie ukrywała się część rodziny przed nadcierającym frontem. No i rzeczywiście, jak widać, żyje i rodzina przetrwała. Zapewniło to po prostu przeżycie. Tak? Nie mówiąc o możliwości hodowli zwierząt, roślin, warzyw, tak, to co umożliwiło przeżycie w takich trudnych czasach. Takie suburbia podmiejskie to jest, nie wiem właśnie, czy coś nawet nie gorszego z punktu widzenia przetrwania niż blok, niż centrum miasta, tak. Na przykład ja tutaj u siebie mam, nie mam możliwości ogrodu przydomowego, chociaż wiadomo, można się postarać o ogródek działkowy, blisko, ale to inna historia. Natomiast mam dwie piwnice, dosyć jedną sporą, gdzie można by teoretycznie urządzić schron nawet, że tak powiem, ponieważ jest to piwnica ze zbrojonego betonu praktycznie tylko jak mamy ten kubik taki, tak, kostkę, to praktycznie tylko jedna ściana jest ceglana, resztę mam konstrukcji ze zbrojonego betonu. Jest pion sanitarny, jest możliwość doprowadzenia wody, prąd. Teoretycznie tak myślę, że ta piwnica, którą mam w mieście, mogłaby rzeczywiście posłużyć jako skuteczny schron. Ale to już są takie moje spekulacje. Także takie suburbia podmiejskie, te domy takie szeregowe, apartamenciki, one bardzo ładnie wyglądają na, jak powiem, reklamach dewelopera, jak ja sam byłem, to mi się podobało w sensie estetyki. Ale zadajmy sobie jeszcze raz pytanie, czy one zapewniają jakieś bezpieczeństwo pod kątem przeżycia?
Ja pozdrawiam osoby, które mieszkają w takich domach. Naprawdę mi się to podoba, tylko pytanie dotyczy właśnie tego aspektu prepersa. Pozdrawiam, hejka.